Umrzemy nie w chwili śmierci, tylko wtedy, gdy wszyscy o nas zapomną. Postać Grace'a jest obecnie zapomniana nawet przez społeczność Żochowa. Coraz trudniej jest dotrzeć do źródeł i bywa nawet, że jest to już niemożliwe. Udało nam się jednak dotrzeć do pana Marka Zalotyńskiego, którego rodzina także przez wiele lat mieszkała i działała w Żochowie. Od wielu lat interesuje się postacią Bronisława Grace'a. Z chęcią udostępnił wszystkie swoje prywatne zasoby i zgodził się opowiedzieć nam jego historię. Mamy przed sobą kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej i w tych zapiskach, które mój pradziadek zrobił w 1924 roku, zachował się autograf Bronisława Grace'a oraz jego żony. O tyle ciekawy jest ten autograf, że iż Bronisław Grace podpisuje się to swoim oczywiście imieniem i nazwiskiem, ale także dopiskiem poseł na Sejm. Bronisław Grace urodził się 2 września 1884 roku w Przemyślanach na terenie dzisiejszej Ukrainy. W Złoczowie ukończył szkołę powszechną i niższe gimnazjum. Nie miał środków na dalsze kształcenie, lecz czuł, że chce poświęcić się pracy nauczycielskiej. Zdał więc egzaminy do seminarium nauczycielskiego w Tarnopolu. Po uzyskaniu stypendium w 1906 roku zdał maturę. Przed trafieniem do Żochowa jego losy były przez jakiś czas związane z wsią Żulin, gdzie pracował jako nauczyciel i z rzędzianowicami, gdzie w 1911 objął kierownictwo szkołą. Już w Rzędzianowicach podjął pracę społeczną, lecz napotykając opór lokalnej ludności i mierząc się z wybuchem Wielkiej Wojny, przeniósł się do Żochowa, któremu całkowicie się poświęcił. Jeśli analizować te działania, które wprowadził Grace, które zainicjował, to one do dzisiejszego dnia mają swoje odbicie w rzeczywistości. Bronisław Grace, przyjeżdżając do Żochowa, zastał miasteczko zubożałe i całkowicie zniszczone przez wojnę. Jak sam pisze: po przybyciu tu zastałem prawdziwy obraz grozy, zniszczenia i nędzy. Zniszczenie i zaniedbanie widoczne było na każdym kroku. Pole do pracy społecznej leżało otworem, a ogrom tej pracy zdawał się przerastać me siły. Nie zrażałem się jednak. Zorientowawszy się, jakie są najpilniejsze potrzeby ludności, postanowiłem, bez względu na toczącą się wojnę, przystąpić do pracy społecznej. Na tym zdjęciu mamy utrwaloną szkołę w Żochowie. To jest budynek wybudowany w 1914 roku, wówczas już murowany. Zdjęcie pochodzi z początku lat 30., wykonane zapewne przez któregoś z jadernych. W tym budynku żył i pracował Bronisław Grace na początku swojej pracy, swojego pojawienia się w Żochowie. W wspomnieniach mieszkańców zapisał się jako bardzo wymagający nauczyciel, surowy, ale sprawiedliwy. Bronisław Grace w początku lat 20. skupił wokół siebie młodzież już wówczas gimnazjalną, założył stowarzyszenie i mamy tutaj zdjęcie sfatygowane, ma już swoje lata, niemalże 100 lat ma, to zdjęcie przedstawiające żochowską młodzież, głównie żeńską, dzięki której odbywały się przedstawienia teatralne, wieczorki, spotkania. Bronisław Grace w trakcie Wielkiej Wojny dbał przede wszystkim o kulturę i tożsamość lokalnej ludności. Oprócz pracy nauczycielskiej angażował się także w rozwój gospodarczy tego miasteczka. W niedługim czasie stał się bardzo znaną i szanowaną postacią, z którą każdy musiał się liczyć. Lecz ludzie mogli też liczyć na niego. Dzięki staraniom Bronisława Grace'a, który w 1922 roku został posłem,
na Sejm, została wybudowana w Rzechowie nowa, drewniana strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, ale był to także budynek, który pełnił rolę świetlicy, pełnił rolę sali czytelni. Strażacy mieli radio, gdzie można, to był ewenement na ówczesne lata. Ta strażnica była centrum kulturalnym Rzechowa. Na te lata wybudowanie takiego potężnego gmachu z salą teatralną, salą do tańczenia, organizowania wieczorków, czytelnią, no i oczywiście spinalnia z magazynem podręcznego sprzętu strażackiego, było nie lada wyczynem. Bronisław Grejs był mocno zaangażowany nie tylko społecznie. Mocno działał także politycznie. Choćby w Sejmie pierwszej kadencji, jako poseł ze Stronnictwa Katolicko-Ludowego. Trafia do zespołu, który nazywał się Powiatową Polską Komisją Likwidacyjną i tam wraz z podobnymi sobie patriotami organizuje przejęcie władzy od Austriaków i budowanie zrębów polskiej państwowości w Mielcu. Na tyle dobrze sprawdził się w tym zespole, iż zaproponowano mu w 1920 roku startowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i tak się stało, że został wybrany. Utrzymał ten mandat przez prawie 5 lat do 1927 roku. Mówimy o jego posłowaniu. Niemniej jednak clue zadań, które się podejmował w ówczesnym parlamencie polskim, to były działania zmierzające do budowy spółdzielczości i budowy struktury edukacji w nowym w państwie polskim. Niewiele dzisiaj przetrwało śladów po Bronisławie Grejsie, co nie oznacza, że nie przetrwały żadne. Grejs spisał swoje wspomnienia z pracy w dwóch takich dokumentach. Pierwszym z nich jest kronika szkolna. Tutaj mamy jej kserograficzną odbitkę. Kronika od 1916 roku do progu wojny 1939 roku opisuje rozwój szkoły, a z tym związanej także edukacji i roli, jaką w tym procesie odegrał Bronisław Grejs. Bardzo, czy bodaj najciekawszym dokumentem, czy wspomnieniem Bronisława Grejsa są jego zapiski zawarte w takim materiale sporządzony przez Instytut Socjologii Wsi w 1938 roku. Grejs opisuje w swoich wspomnieniach to, co mówiłem wcześniej, czyli założenie biblioteki, która była okupiona pozyskaniem woluminów. On tu pisze, że ponad 500 książek zawierała ta biblioteka. Budowę zarówno Domu Ludowego, jak i strażnicy, budowę drogi gminnej wiodącej z rynku do murowanej szkoły. Pamiętnik ten oprócz działań Grejsa opisuje także jego stosunek do pracy społecznej i pokazuje jego oddanie dla społeczności Rzechowa. Praca społeczna jest niewdzięczna, bo każdy pracownik, czy to wychodzący z ludu, spod sumionej strzechy, czy z inteligencji, zawsze spotyka się z niedowierzaniem i z nieufnością. Nieufność tę powoduje to, że to my narzucamy się ludowi z tą pracą, a lud nie może zorientować się, czy to dla niego jest ze szkodą, czy z korzyścią. Tym jednak zniechęcać się ani zrażać nie wolno, gdyż musimy iść w lud z wiarą, że przez naszą stałą pracę wcześniej nadejdzie chwila,
gdy lud sam nas będzie do siebie wzywał do pracy społecznej i że tym wcześniej powstaną owoce naszych usiłowań. Już w pierwszym okresie II wojny światowej okupant zamknął wszystkie szkoły i tutaj znajdujemy Greisa jako kogoś, kto pomimo, że był osobą bardzo znaną w swoim środowisku, w środowisku Żochowa, podejmuje się prowadzenia tajnego nauczania. I musimy sobie zdać sprawę, że wiązało się to z ogromnym niebezpieczeństwem dla niego i dla jego rodziny. Dzięki temu młodzież, dzieci żochowskie miały szansę nauczyć się czegokolwiek. Więcej niż to, co dawała podległa okupantowi szkoła. Wiemy także, iż Niemcy wpisali Bronisława Greisa na listę zakładników i co, z czym wiązało się realne niebezpieczeństwo utraty życia czy też wywiezienia do któregoś z niemieckich obozów zagłady, czy to Auschwitz, czy nawet Sachsenhausen, gdzie wywiezieni zostali profesorowie Mieleckiego Gimnazjum, jego koledzy i utraty życia. Nie wiemy, jakie działania podejmował Bronisław Greis oprócz tajnego nauczania. Nie wiemy, czy działał w polskim państwie podziemnym. Nie wiemy praktycznie nic o jego ostatnich latach życia. Wiemy jedynie, że wojna oraz aresztowanie go przez UB w 1946 roku tak naprawdę zakończyła jego istnienie na kartach historii. Zwolniono go z więzienia z powodu braku dowodów na jakąkolwiek winę. Nie pozwolono mu jednak nadal kierować żochowską szkołą, prawdopodobnie ze względu na jego przynależność do stronnictwa katolicko-ludowego sprzed wojny. Ta nagonka na niego spowodowała, iż musiał z Żochowa wyjechać. Zmarł praktycznie zapomniany 19 kwietnia 1958 roku. Pochowany został na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Brakuje, żeby ta postać została zapomniana, czy gdzieś nam umknęła. To jest bardzo budujące, że młodzi ludzie chcą szukać śladów historii takich zapomnianych osób. Próbują docierać do materiałów, próbują w nowoczesny sposób przekazywać to, co się dowiedzieli swoim rówieśnikom. Bronisław Greis pod koniec swojego pamiętnika sprzed wojny wymienia w punktach 7 warunków, których spełnienie jest potrzebne do sukcesu pracy społecznej. Ostatni, 7 i jego zdaniem najważniejszy punkt brzmi tak. Najważniejszy warunek powodzenia pracy społecznej jest ten, by pracownik nie myślał o awansach, pochwałach, odznaczeniach i nie gonił za osobistym zyskiem ani za popularnością, a natomiast by zawsze i wszędzie był człowiekiem.